Podczas ostatnich tygodni w internecie pojawiło się wiele spekulacji, że Miley Cyrus dołączyła do sekty. Piosenkarka wypuściła album Endless Summer Vacation w marcu 2023 roku, ale od tamtego czasu nie pojawia się w mediach. Cześć witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale, no i dzisiaj omówimy sobie podejrzenia, iż Miley Cyrus dołączyła do sekty. TikTokerka Michelle wstawiła na swój profil filmiki, gdzie mówi o tym, jak natknęła się na Twitterze na właśnie taką informację. Podobno za sporadycznym pojawianiem się w mediach Cyrus stoi sekta Modern Mystery School. Według niepotwierdzonych informacji, osoby, które dołączają do danej szkoły, zmuszane są do podpisania dokumentów który mówi, aby nie wypowiadać się na temat danej szkoły. Ponoć też zmuszane są do składania ofiary minimum raz w roku. Wyczytałam też, że aby dostać się do szkoły i wejść na wyższy poziom, ludzie płacą minimum 20 tysięcy dolarów. No i oczywiście nie każdy jest gwiazdą taką jak Miley Cyrus, która. Ma możliwość wydania takiej kwoty pieniędzy, więc osoby są zachęcane do rozpoczynania własnego biznesu, który byłby właśnie głoszeniem, wiecie, rek taką reklamą całej tej szkoły, aby zachęcić jak najwięcej osób do właśnie dołączenia. Dane osoby zapraszają wtedy na warsztaty, za które inni płacą, i w ten sposób właśnie mogą zapłacić tak dużą sumę jak 20 tysięcy dolarów. Według plotek Miley poznała dwie kobiety Lily oraz Blue tuż po wydaniu piosenki Flowers w styczniu. I to właśnie ponoć one namówiły Cyrus do dołączenia szkoły, która według wielu tak naprawdę jest sektą. I to właśnie za daną organizację ludzie obwiniają brak udzielania się w mediach. Muzyka Miley naprawdę odniosła ogromny sukces, więc dziwne, że nie wzięła się za bardzo za promocję. Na początku na Instagramie pojawiały się posty, gdzie widać, że tak z głębi duszy mówiła o swojej nowej muzyce, a z biegiem czasu te posty według wielu wydawałyby się, jak byłyby napisane przez kogoś innego. Może sztuczną inteligencję, może jakiegoś stażystę. Po wypuszczeniu kolejnego singla Jaded, Miley udzieliła wywiadu dla brytyjskiego Vogue'a. Tam powiedziała, że śpiewanie dla tysięcy osób nie jest czymś, co kocha, bo nie czuje tego kontaktu z fanami. Tego typu wypowiedź oczywiście nie była odebrana za dobrze, jeżeli chodzi o fanów. I Miley później na swoim Instagramie tłumaczyła, że to nie tak. To nie chodzi o to, że w ogóle nie czuje żadnej bliskości z fanami, po prostu nie chce przygotowywać się w małym, zamkniętym pokoju, aby codziennie występować przed tysiącami osób. Nie jest to już według niej tak intymne, jak było kiedyś, i po prostu na razie chce się cieszyć swoim Endless Summer Vacation. Nic dziwnego, że fani zaczęli podejrzewać, że może coś jest nie tak. Przeważnie, jeżeli artysta wypuszcza nową muzykę, często za tym idzie trasa koncertowa. No żeby to wszystko wypromować, wiecie, jechać na tej fali tego, jak ta muzyka dobrze się sprzedaje. Ale jeżeli chodzi o Cyrus, to nie jest pierwszy raz, kiedy tuż po wydaniu nowej płyty coś wydawałoby się nie tak. Jeżeli chodzi o jej chyba najbardziej kontrowersyjny czas kariery, czyli płytę bangers, tuż po niej Miley też troszkę gdzieś tam. W mediach zaginęła. W tamtym czasie Miley zaprzyjaźniła się z Wayne'em Coin, który był znany z brania używek oraz zachowania porównywalnego do tego dla lidera sekty. W lutym 2014 roku wystąpili razem na scenie, a w marcu Wayne wstawił zdjęcie Miley, która przygotowywała. Używki, mówiąc, że są razem bardzo najarani i tworzą razem muzykę. Oczywiście te posty były bardzo kontrowersyjne, jak i te, które wstawiał Wayne oraz te, które wstawiała Miley. I związek pomiędzy młodą kobietą a 60-paroletnim mężczyzną wydawał się być dosyć dziwny. Jak już wspomniałam wcześniej, Wayne zawsze był postacią dosyć kontrowersyjną. W 2012 roku wypuścił album, w którym śpiewa wraz z gośćmi, takimi jak Nick Cave, Kesha czy Eryka. Badu. Powiedział, że zbiera też próbki ich krwi, aby później wykorzystać je do limitowanej edycji winyli, która będzie zrobiona właśnie przy użyciu krwi artystów, a później będą takie winyle sprzedawane za 2,5 tysiąca za jeden. To nie wszystko, ponieważ w 2011, czyli rok wcześniej, sprzedawał prawdziwe ludzkie czaszki, w których umieszczone było USB z jego muzyką. Więc jak widzicie, nic dziwnego, że wiele osób czuło niepokój, jeżeli chodzi o Przyjaźń Miley z Wayne'em. Oczywiście wielu artystów wyraża się w bardzo różny sposób, ale mamy tutaj bardzo dużą e, różnicę wieku. Album Miley Bangers był też takim albumem, który był jej odcięciem się od stacji Disneya i pokazaniem, że nie musi być już tą grzeczną dziewczynką, może być kobietą, którą naprawdę chce być. Ta przyjaźń mogła wpłynąć na nią bardzo źle. Pojawiły się też plotki, że Miley jest osobą, która jest bardzo łatwo zmanipulowana. Ulega bardzo często hobby i zachowaniom osób dookoła siebie, więc, więc nic dziwnego, że nawyki w tamtych czasach mogły być właśnie zainspirowane Wayne'em. Powróćmy jednak do Modern Mystery School, czyli sekty, do której prawdopodobnie Miley należy właśnie teraz. Jej założycielem jest Gudni Goodnason, mężczyzna, który uważa się za krewnego Boga Thora. Jego szkoła na dany moment liczy ponad 900 certyfikowanych praktykantów na całym świecie. Artykule, które znalazłam w internecie, mogłam przeczytać, że były mieszane odczucia co do bycia w danej szkole. Niektóre osoby uważają swoje życie za totalnie odmienione, jednak są też takie, które Teraz z perspektywy czasu widzą, że były wykorzystywane i że były częścią sekty, a nie żadnej szkoły. Gudni dobrze wie o tym, jakie opinie ma jego szkoła. Parę lat temu napisał artykuł tłumacząc, że nie jest to sekta. Napisał wtedy. Ten artykuł został napisany w nadziei, że zrozumiesz, dlaczego ludzie zdecydowali się uczyć w mej szkole. I nie jest to sekta, której tak wielu się boi. Na początek ważne jest to, abyście wiedzieli, że nie jesteśmy religią i nie reprezentujemy żadnej na tej. Planecie. Nie jesteśmy polityczni ani nie należymy do żadnej sekty lub grupy o określonej filozofii, która w przeszłości kontrolowała ludzi. Jesteśmy szkołą i ludzie przychodzą uczyć się od nas, a następnie mogą wyjść w dowolnym momencie pod koniec seminarium, jeżeli tak oczywiście zdecydują. Nie mamy tutaj żadnych członków. I to słuchajcie, nie jest do końca prawdą. Każdy lider sekty często mówi, że każdy może odejść, nikt nie jest do niczego zmuszany. Jednak często są to ludzie, którzy są po wielu latach prania mózgu i boją się odejść. I tak właśnie też jest w przypadku szkoły Gudniego. Wiele osób, które odeszło, powiedziało, że zastraszano je. Mówiono, że jeżeli odejdziesz, twoje życie po prostu rozpadnie się na milion kawałeczków. Nic poza naszą szkołą nie ma. Nikt ci nie pomoże. Będzie ci bardzo ciężko. I wiele z tych osób do dziś zmaga się z lękiem przed życiem, poza byciem częścią tej sekty. Jeżeli chodzi o samo stwierdzenie, że nie ma członków tej szkoły, to nie do końca jest to prawda, ponieważ każda osoba, która uczęszcza do tej szkoły, dostaje kartę studenta, na której są danej osoby dane oraz przypisany numer. Więc jeżeli macie przypisany numer, macie kartę taką, jak uczeń w szkole, który jest częstą, częścią szkoły, to tu faktycznie też jesteśmy gdzieś częścią tej organizacji, bo ta karta jest takim oficjalnym pokazaniem, że tak. Jestem członkiem danej grupy. Fajnie się składa, że ten temat akurat teraz wpadł mi w ręce, bo dosłownie parę dni temu oglądałam słuchajcie serię odcinków dokumentalnych na temat właśnie liderów sekty. Z tego co pamiętam, nazywa się to Jak być liderem sekty i e, naprawdę polecam, jeżeli używacie Netflixa, bo jest to bardzo ciekawe. Co prawda nie ukrywam, że jest to dosyć dziwne, że oglądamy coś, co uczy nas, jak być liderem sekty, ale wydaje mi się, że wiecie, powstało to raczej w celach. Edukacyjnych. Sekta przeważnie jest zidentyfikowana przez charyzmatycznego lidera. Taka osoba staje się obiektem uwielbienia. Jest osobą, która stosuje tak zwane pranie mózgu. W sekcie możemy też zauważyć wyeksploatowanie fizyczne, psychiczne oraz seksualne. Osoby, które tkwią w takiej organizacji wierzą we wszystko co mówi ich lider. Są skłonne do zrobienia absolutnie wszystkiego. Co też mogliśmy zobaczyć na naprawdę przerażającym przykładzie Charlesa Mansona. Gudni wierzy, że z krewnym Thora, czyli jednego z głównych bogów nordyckich z dynacji Azów. Na jego stronie internetowej możecie zobaczyć całą ofertę jego szkoły oraz nadchodzących warsztatów. I z takich warsztatów, które prowadziły członkinie jego szkoły, Blue i Lily, możemy właśnie zobaczyć zdjęcie Miley. Oczywiście są to podejrzenia, że było to zdjęcie z jednych z warsztatów, które dziewczyny zorganizowały, no ale ta informacja w tej chwili okrąża całusienki internet. Dzisiejszy odcinek Jakie są Miley Cyrus, więc nie chcę tutaj zbaczać z tematu i mówić Wam wszystko na temat sekty Gudniego, ale przeczytałam naprawdę bardzo ciekawy artykuł i jeżeli bylibyście zainteresowani, a ja domyślam się, że odpowiedź brzmi tak, to chętnie zrobię oddzielny odcinek właśnie o tej sekcie. Na razie nie wiemy na 100%, czy Miley faktycznie jest częścią danej szkoły. Jej siostra Brandi wypowiedziała się na swoim podcaście na temat tego, że siostry nie ma dużo w mediach, mówiąc, że to, co ludzie teraz mówią, to są plotki. Że wie ona, że fani są źli, że nie ma koncertów, występów publicznych. Naprawdę Miley udziela się tak minimalnie, więc wie o tym, ale wszystko to są po prostu głupie plotki. Sama tak powiedziała. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dajcie mi znać, czy myślicie, że faktycznie Miley dołączyła do sekty? To nie jest pierwszy raz, kiedy tego typu plotki pojawiają się w internecie. To samo miało miejsce z Jaredem Leto. Na ten temat też nie robiłam odcinka, więc może jest to też coś. Ciekawego. Zobaczymy. Jeszcze na koniec powiem Wam, że dla mnie zawsze ciekawe jest to, że jak pojawiają się takie plotki na skalę światową, że właśnie coś takiego ma miejsce, że dana osoba, w tym przypadku Miley, nie wypowiada się publicznie, mówiąc, że jest to nieprawda. Z jednej strony rozumiem, ponieważ prawdopodobnie zalecane jest jej nie mówienie nic na ten temat. Wiele osób stosuje tego typu schematy, na przykład nawet freeze i ekipa, kiedy jakaś większa drama dotknęła ich grupy, zalecane było nic nie mówcie, to wszystko po prostu przypłynie obok Was, więc nic dziwnego z jednej strony, że Cyrus się nie odzywa, z drugiej strony dolewa to tylko oliwy do ognia, że może faktycznie jest częścią takiej organizacji. Ja w tej chwili serdecznie dziękuję Wam za oglądanie kolejnego mojego odcinka, zapraszam do dyskusji, no i do zobaczenia już w kolejnym. Pa, pa!